Komarno. I widać na załączonym obrazku, że komarno potrafi się integrować i bawić. Tak, jest to integracja w Komarnie, ale obejmująca całą gminę Konstantynów. Koła zrzeszone wokół Gminnego Centrum Kultury, koła gospodyń wiejskich, koła aktywnych kobiet, od 3 lat podjęły inicjatywę, że będą organizowały tak zwane Święto Ziemniaka. I dzisiaj takie święto przeżywamy. No, jest świętem, widzę, bardzo ulubionym. Zgromadziło ogromną rzeszę mieszkańców tego środowiska, przede wszystkim rejonu wsi Komarna, ale też przybyło sporo osób spoza tych miejscowości. No i tak jak widzimy, ludzie się bardzo pięknie bawią. Jest piękna pogoda, więc i zarówno spotkanie w świetlicy, jak i na zewnątrz, więc pełna integracja i słowa wdzięczności organizatorom. Także cieszymy się, że możemy się spotykać, że możemy się bawić, że możemy między sobą wymieniać swoje opinie, zdania, no i to, co najistotniejsze, przeżyć wspólnie. A pewno najwięcej tych zdań i opinii na temat ziemniaka idzie. Tak, dzisiaj jest temat ziemniaka jako podstawowy, bo wiadomo, kulinarne przepychanki, która potrawa jest smaczniejsza, no i myślę, że wszystkie są smaczne, więc dzisiaj nikt głodny z Komarna nie wyjeżdża. O to chcę jeszcze na koniec zapytać. Panie wójcie, wójt, smakosz ziemniaków, która z potraw ziemniaczanych powinna znaleźć się ja w menu? Ja jestem ziemniaczanym raczej człowiekiem, ja albo powiem kartoflanym, żeby to było tak po polskiemu, po naszemu. Ja lubię wszystkie potrawy z ziemniaka, ale dzisiaj był placek, tarty, były pierogi też z ziemniakami, wszystkie pyszne potrawy, więc polecam naszego polskiego ziemniaka. To jest jedna z najlepszych potraw, nie tucząca, ale bardzo smaczna. Dziękuję. To, co trzymają panie dzisiaj na tym talerzu, to jest temat przewodni dzisiejszego spotkania. Tak. Ziemniaki. Ziemniaki. Robiliśmy babkę ziemniaczaną, robiliśmy jeszcze kluski takie ziemniaczane, nadziewane z soczewicą i z mięsem. Skąd pomysł? Ziemniaka. No pomysł już był 2 lata temu robiliśmy taki, chcieliśmy w tamtym roku, ale że nie wyszło, że pandemia wyszła. To więc teraz jeszcze raz tak myślałam, że zrobimy to i doszliśmy do porozumienia z innymi kołami, że zrobimy to właśnie w Komarnie. Czyli to może być impreza taka przechodnia? Oczywiście, że tak. Na następny rok znowu się spotkamy, bo jest bardzo fajnie. Koleżanka. Jaka właśnie potrawa z ziemniaka była u pani tutaj przygotowana? My przyjechałyśmy z koła gospodyń z Antolina. O. Przygotowałyśmy pierogi ruskie i szlachtycze i zrobiłyśmy pączki z ziemniakami. To chyba jest właśnie ten przebój. Te pączki się rozchodzą chyba najprędzej. No pierożki też. No pierożki też. Czy w Antopolu również ziemniak króluje na stołach i na polach na przykład? W Antolinie, tak. W Antolinie, tak. Przepraszam. No kiedyś to był, wiadomo, podstawowy składnik na stołach na wsi, a no w tej chwili też często korzystamy z ziemniaka. I też widzę jakieś kolorowe, takie fajne rzeczy. Kopytka w 3 kolorach. Kopytka w 3 kolorach. Skąd tak pomysł? I co się tak naprawdę w nich kryje? Super smak. Super smak? Tak. Bardzo mi chodziło to... Skąd te kolory powstają? Kolory są ze szpinaku, z buraka. Szpinak i burak. Tak. Konstantynów również zajada się ziemniakami. Oczywiście. Oczywiście. Drogi panie, tutaj w kuluarach rozmawiałyśmy, no dobra, niech będzie. Rozmawiałyśmy, że jest to debiut którejś z pań chyba, tak? Pani chyba. Czy w ogóle debiut? Jak to wychodzi? Skoro nie debiut, skoro to już jest druga impreza. Tak, ja jestem przewodniczącą i w ogóle jestem przewodniczącą takich kół gospodyń gminnych. No i po prostu ja to zaproponowałam, żebyśmy się spotkali, no bo jak coś tam organizujemy, no bierzemy jakieś pieniądze jednak z agencji, no żeby to było, żeby to się organizować. Antek! Można na chwilę stanąć? Pani przewodnicząca, chwilę. A można pokazać to? Ale super, naprawdę super. A drogi panie, a czy te dwie osoby to panie znają? To też mieszkańcy Konstantynowa? Oczywiście, to jest zrobione było z ziemniaka. Przyjechały panie z Gminnego Centrum Kultury i oni dzieciom robiły różne takie pokazy z ziemniaków. Pieczątki robiły i dla dzieci dawały różne nagrody, które te nagrody dostaliśmy od pana wójta pieniądze. Kupiliśmy za te pieniądze nagrody dla dzieci.
Ja po prostu jeszcze ze swoich pieniędzy kupiłam lizaki, inna dziewczyna kupiła długopisy, żeby to było więcej tego wszystkiego, żeby dzieci się cieszyły. Dzieciaki z każdego gadżetu się cieszą. A tak. Chyba myślę, że dzisiaj też najadły się porządnie. O, na pewno. Było bardzo dużo różnych pyszności. Na ucho wam powiem, że niektóre z mam nawet chwaliły, bo nawet pytały syna czy jednego, czy drugiego, czy zjadłeś kopytka. Mówił, że tak, zjadł te czerwone. Także gratuluję, drogie panie. Naprawdę niejadki dzisiaj potrafią się w Komarnie najeść. Dziękujemy i życzymy kolejnych udanych imprez. Dziękujemy i zapraszamy.